Dzień dobry Państwu. Dzisiaj smutny dzień pamięci Holokaustu. Ten dzień chciałbym poświęcić sporowi między Tadeuszem Różewiczem i Teodorem Adorno. Ten spór jest sporem nienapisanym. Nie jest to spór w traktacie filozoficznym. Nie jest to spór natury teoretycznej, aczkolwiek dotyczy również filozofii, etyki i nawet religijności. Ten spór dotyczy praktyki. Teodor Adorno po Holokauście stwierdził, że po Auschwitz tworzenie poezji to barbarzyństwo. Wynikałoby z tego, że poezja jest esencjalnie przeciwieństwem barbarzyństwa, a Holokaust również jest efektem barbarzyństwa. Teodor Adorno bardzo dobrze wiedział prawdopodobnie to, co potem bardzo sprawnie wyraził Zygmunt Bauman w Nowoczesności i Zagładzie. Myśl, że zagłada nie jest problemem wyłącznie Niemców. Zagłada to nie jest wyłącznie problem Niemców hitlerowskich. Zagłada to nie jest wyłącznie problem Hitlera samego czy SS-manów. Zagłada jest problemem cywilizacji Zachodu, cywilizacji europejsko-amerykańskiej. A zatem jest to na pewno, nie jest to wynik barbarzyństwa. Ta myśl na pewno nie byłaby obca Tadeuszowi Różewiczowi, chociaż jego praktyka jakby zaprzeczała wprost tezie Adorno, że po Holokauście poezja jest barbarzyństwem. Holokaust nie jest barbarzyństwem. Zresztą w ogóle pojęcie barbarzyństwa w kontekstach historii kultury jest bardzo wątpliwe, ale gdybyśmy nawet założyli takie przeciwstawienie cywilizacja barbarzyństwo, to Holokaust nie jest barbarzyństwem, pomimo istnienia w ramach Holokaustu barbarzyńskich czynów, barbarzyńców jako takich. Niewątpliwym jest, że Holokaust był wytworem naszej cywilizacji. To nie jest obsesja Hitlera. To nie jest wyłącznie wina Niemców. Wszyscy powinniśmy zastanawiać się nad tym, czy nasze życie obecne nie przygotowuje przypadkiem następnego takiego strasznego wydarzenia. Dlatego tak ważna jest pamięć o Holokauście, zwłaszcza w Polsce, na którego ziemiach właśnie dokonano największych zbrodni. Stąd często określenie na przykład polskie obozy zagłady. To jest oczywiście skrót myślowy, bo chodzi tutaj o ziemie polskie, tym bardziej, że te ziemie nie są też jednoznacznym wskaźnikiem geograficznym w historii. Bardzo często ten obszar się zmieniał. Dlatego chciałbym dzisiaj pochylić się przed ofiarami Holokaustu wyłącznie z takim przeświadczeniem, że obojętność na to, co się wydarzyło kiedyś, ma znaczenie dla tu i teraz i ma znaczenie dla przyszłości.
nie powinniśmy być obojętni dla zła, które się dzieje tu i teraz. I to zło niekoniecznie musi mieć wymiar, który często przedstawiany jest w filmach i w różnych innych obszarach kultury popularnej. Zło jako demoniczny obraz, no najlepiej oczywiście reprezentowany przez jakiegoś diabła albo wampira. Jeżeli tak będziemy przedstawiać sobie zło, nigdy nie zapobierzemy następnemu wydarzeniu, oby się nie wydarzyło, które nazwano Holokaustem. Shoah, Holokaust, to jest oczywiście jednorazowe wydarzenie dotyczące Żydów, ale zło, jak o tym wskazuje Hannah Arendt w Eichmannie w Jerozolimie, ma charakter codziennego zachowania. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby na przykład tworzyć poezję, tworzyć kulturę w najgorszych czasach, w najgorszych momentach życia, bo tylko w ten sposób zapobiegamy zaistnieniu zła, które jest po prostu bezmyślnym wykonywaniem czynności, które wypada czynić, które ktoś nam każe czynić, bezmyślnym wykonywaniem czynności, które rozkazuje się nam, abyśmy wykonywali, albo robimy coś z nawyku, albo robimy coś z tradycji. Tradycja ma bardzo różne wymiary i tradycja może mieć bardzo różne nurty. To, co wybieramy z tej tradycji, to jest nasz wybór, tu i teraz.